Dzień dobry, witam was serdecznie, mi z tej strony, o mój Boże, drewniane przedszkole. Wszystkie noby kocham, a dziś miejmy nadzieję, że będzie bardzo kochało Maloda i Kaleka, lieutenant Kaleka. Po lewej stronie mam Maloda, po prawej stronie mam lieutenant Kaleka. Tak, wiem, dawno nic nie było. Jestem winny 4 odcinki drewnianego przedszkola wam, więc zaczynamy nagrywanie. Jest piękna pogoda, całe, powiedzmy sobie szczerze, bym powiedział, że jest 10 stopni na zewnątrz, więc w mojej kanciapie, gdzie nagrywam, bym powiedział, że jest jakieś 11, powiedzmy sobie. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda streamer, kiedy jest zimno i próbuje coś nagrać. Ciekawe, czy kamera zadziałała. Nie, nie zadziałała, bo chyba coś bardzo możliwe, że sobie zepsułem ją, bo się chyba... No, nie pytajcie się. Ale najprawdopodobniej zepsułem sobie kartę przechwytującą. Proszę państwa, Malot zaczyna od proxy. To jest mecz, który ja już raz kiedyś gdzieś widziałem i to było dziwne to, co ja tutaj widziałem, ale no cóż zrobisz, nic nie zrobisz, trzeba to oglądać. Malot jest, Kaleka jest, to był turniej, który ja sam organizowałem, tak, tak też jest. Dla tych, co nie wiem, to jest zadrobione przy szkole, jest to seria, gdzie gracze są drewnem, liga drewniana, nawet nie miedzi, a drewno. Więc zobaczmy, pierwsze reakcje tu proxy są już ustawione, jeden, drugi gaz, gdzieś tu ładnie, pięknie postawiony supply depot, całkowicie bez sensu tutaj postawiony, bo tak naprawdę nic mu nie daje, nic tutaj nie widzi, jakby postawiony na przykład po prawej stronie, to miałby wizję, czy tu coś mu, nie wiem, nie wskakuje, nie wlatuje i tak dalej. Dobra, ładnie, pięknie, APM-y oczywiście na najolbrzymim poziomie, jak to jest w diamencie 3. APM-y najważniejsze, nie ma ważniejszych APM-ów i mamy, proszę państwa, Tech Lava, więc tutaj jest oczywiście szansa na Proxy Marudera. Ja myślałem, że tu będzie grany Proxy Maruder autentycznie, jakiegoś Marinesa zobaczyłem, bo to jest build bardzo podobny do tego, co ja gram, ale nie, nie, Malot się nie będzie w Proxy Marudery bawił, nie, nie, Malot doszedł do wniosku, że Ghost Academy to jest to. Tu bardzo ładnie pan Kaleka zastawił wszystko, lieutenant, porucznik, lieutenant to porucznik, chyba tak. Dobrze, Kaleka, dobrze, jest pięknie. Ten nie używa chronobusa, po co używać chronobusa? Setka energii jest, jest, po co chronobustować? Chronobusty są dla słabych, tutaj jest też proxy kontra proxy, więc będziemy mieli proxy wars, wojny zbliżeniowe, oczywiście, że tak, ładnie, pięknie. Oczywiście grany jest ghostik, wspaniale, jakiś cloak na tego ghosta by się może tutaj przydał, minerały zaraz będą, chyba są, tu już chyba cloak jest, jest i cloak. Oczywiście. O, co tutaj mógłby zrobić fajnego Malot? No, biorąc pod uwagę, że jest jakiś proxy, przede wszystkim byłoby fajnie, gdyby Malot doszedł do wniosku, że tą SCV-ką, którą się opierdzielał i nic nie robił, by zeskautował bazę przeciwnika, żeby tak pierwszy raz ze drzwi zobaczyć, co tutaj się dzieje. Czy na przykład jakieś dwa stalki nie idą w jego stronę, ale spokojnie, wszystko co Malot potrzebuje tutaj zrobić, to postawić jeden bunkier, biorąc pod uwagę, że jest bardzo odkryty i już byłby bezpieczny. Prawda, Malot? Prawda? Prawda. Dwa stalki czekają, dlatego wszystkie tła cancel, więc będziemy mieli jakieś blinku, blinku. Proszę bardzo, ghostik pierwszy czeka, cloak gotowy. Skan poleciał, cudowny, można było SCV-kę wysłać, żeby zeskautować. Ten skan tak naprawdę to mu pokazał tyle, co nic. Może szukał, czy robotik nie ma postawionego, chyba tak też jest. Przeciwnik do tego już będzie mógł warpować kolejne jednostki, tak też jest. Mamy więc piątkę stalków, trochę marinesów jest, do tego postawione kolejne raksy, bo dlaczego by nie, no ale już mamy piątkę stalków, będą szukał się do ataku kontra piątka marinesów. Po drugiej stronie dwa ghosty czekają, już ruszają, cloak niedługo będzie gotowy, zyskał to, tej Kaleka nic nie ma, wchodzi na górę i to nie jest dobry pomysł walczyć, stalki kontra marinesy, to jest bardzo zły pomysł walczyć, SCV-ki już czekają, no i teraz pięknie Malot, no i teraz ruszyć, szybko mineral walk i otoczyć to wszystko i zaatakować, Malot, nie! Wszystko co Malot musiał zrobić, to otoczyć te jednostki mineral walkiem, potem marinesy z tyłu. Jeden walczy, trójka się opierdziela. Oni udają, że nic nie ma, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Pięknie Malot atakuje, idealnie czeka w kolejce, żeby wpierdziel dostać. Ale też już zauważcie, Malot się pojawił z drugiej strony, zakolejkował ataki. Eko za eko, proszę państwa, będziemy szli na jakąś wymianę. Do tego wszystkiego kolejny ghost gdzieś tutaj jakoś czeka. Oczywiście wydobycia za bardzo nie ma. Zobaczcie, że jest trójka stalków, więc gdyby otoczył te wszystkie jednostki, miał pewnie wygraną, co nie? Gdyby poczekał na kolejnego marinesa, byłoby pewnie lepiej, ale w międzyczasie zobaczmy, co się dzieje. Stalki zostały wezwane, tutaj Eko C zostało wybite i teraz pytanie, jak wygląda Eko? Tu jest trójka
trójka probek zakolejkowana. Jeżeli... Uuu, więcej niż trójka probek zakolejkowana, tu jest dużo jednostek zakolejkowanych. Bo dlaczego by nie? Podnosi się, przebił się do środka, no i teraz Mold ucieka. Chciałbym powiedzieć, że jeden bugier posewony ładnie, grzecznie gdzieś tutaj i już byłby święty spokój. Dobra, ghosty idą na polowanko, proszę bardzo, mógłby oczywiście spróbować ubić te stalki, które tu były. Trochę czasu by to potrwało, ale by je ubił, no ale no po co? Lepiej biegać, lepiej kombinować. Czy tu jest blink zrobiony, czy on po prostu sobie tak postawił, żeby sobie postawił, żeby postawić? No dobrze, ślicznie. Zakolejkowane. Energia na chronobust 200, tutaj 200 raz 100, więc może by... O, dobra, jest. Czy on użył właśnie EMP na swoje... Wróć. Czy Malot właśnie użył EMP na stalki i własne jednostki? Tak, odpowiedź brzmi, tak, Malot właśnie użył EMP na stalki i oraz na swoje własne jednostki, więc Cloak się już skończył. Ostatnia SCV-ka została zabita. Dobra, coś tu gdzieś tu jeszcze czeka, przynajmniej wie, żeby pozbyć się Pylona. Bardzo mądrze, bardzo mądrze. Na szczęście, że stracił w cholerę energii. Na szczęście nie stracił wszystkich jednostek, no ale jakby teraz się tego pozbył. Ta energia by sobie pod setkę ładnie grzecznie poszła, przeciwnik nie jest przygotowany, żadnego robotyk nie postawił, nic w tym stylu, więc no, Malot, tak, nie żeby coś, ale to chyba nie bardzo, panie Malot. Oczywiście z małą ilością energii ruszamy do ataku, bo dlaczego by nie... Ukryć ekspansję? Po co? Lepiej posadzić ją w najbezpieczniejszym miejscu na świecie. Ale oczywiście zauważam, że przeciwnik też nie wpadł na taki pomysł, że robotyk byłby fajnym pomysłem i do tego dostawić obserwera. Cloak odpalony, mimo że nie zobaczył armii przeciwnika, no spoko i go zgasił jak najbardziej, więc właśnie jakieś 30 punktów energii poszło i nie wróci. Energia, Malot, energia! Malot nie wie, że energia jest ważna. Za to przeciwnik, widzę, mógłby tutaj spokojnie... No, tu Cloak, nie ma Cloaka, nie ma Cloaka, po co Cloak? Po co komu Cloak potrzebny? Poczekasz, przeciwnik podejdzie zbyt blisko, ładnie, pięknie, próba rozwalenia Pylona, jeden Cloak się pojawił, 12 HP, 10 HP... 4, 3, 2, 1... I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego Stalka. Więc tak... Chciałbym zauważyć, że postawienie jednego bunkra tutaj byłoby świetnym pomysłem od samego razu, jak pierwszy SCV-kę zrobił. I troszeczkę może bliżej, żeby przeciwnik tak łatwo nie mógł tutaj sobie podejść. Byłoby dobrze, jak tam wydobycie. Znowu pięknie zakolejkowane jednostki. Oczywiście tylko z jednego, no bo po co z dwóch? Kolejkowanie z dwóch i używanie chronobusta jest dla słabych. Oczywiście mógł u góry się postawić i u góry zabezpieczyć, że przeciwnik miałby więcej problemów, więcej czasu by zajęło podejście i tak dalej. Ale to było niepotrzebne. Lepiej postawić z przodu, żeby przeciwnik widział, co się dzieje. I mamy GG. No, Malot, więc tak, ten jest, no, brawo. Brawo, pierwszy drewniany przedszkole jest, kolejny będziemy tak ponagrywać. Jeden odcinek dziennie powinien się teraz pojawić od dzisiaj, bo przede wszystkim, co jest bardzo ważne, w moim wypadku, wziąłem sobie urlop. Wziąłem sobie urlop, 4 dni, czy nie, 2 dni urlopu, więc mam łącznie 4 dni wolnego, żeby sobie odpocząć, bo życie jest okrutne i trzeba ciężko pracować. Do usłyszenia, do zobaczenia, do kolejnego razu. Cześć! O, cicho. Tam tak nie mówiłem. Subskrybujcie kanał. Hmm.